całego treningu. Niech was pozory nie zmylą, nie będziemy dziś sprzątać. Dzisiaj skupimy się na pleckach i ten przybór będzie nam służył do tego, aby wzmocnić nasze plecki. Zapraszamy do treningu! Standardowo zaczniemy od rozgrzewki. Będziemy wykonywać klaśnięcie nad głową z uroczystym uniesieniem kolana i druga noga, uniesienie kolana i klaśnięcie pod kolanem. Uwaga, 8 razy. Hop! Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i osiem pod kolanem. Dwa, trzy, cztery, siedem, osiem, druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze cztery i będziemy kończyć. Jeszcze dwa, raz, jeszcze jedno. Okej, okay, rozluźniamy nogi i przechodzimy do steptacza w tą stronę. Uwaga, steptacz. Raz, ręce na biodrach i uwaga, luźno ręce w dół i krążenia barków do tyłu. Raz, dwa, trzy i do przodu. Raz, dwa, trzy i jedna ręka. Raz, dwa, trzy i druga. Raz, dwa, trzy i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Ok. Rozluźniamy całe ciało i chwytamy za nasz dzisiejszy przybór do ćwiczeń, którym jest kij. Ok. Chwytamy szerzej niż na szerokości bioder i szerokości barków. Będziemy wykonywać do przodu nad głową. Do przodu nad głową, przepraszam. Ściągamy do łopatek. Z powrotem nad głową i do klatki piersiowej. 20 razy dynamicznie. Uwaga, hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Jeszcze. Siedem. Osiem. Dziewięć. Jeszcze 10, 2, 3, 4, jeszcze, 5, zostało 5, 6, 7, 8, 9 i zostajemy przy 10 i 10, zostajemy przy 10 i uwaga, będą 20 skrętów. Pracujemy na mięśnie brzucha, lekko ugięte nogi, pośladki napięte, brzuch napięty, 10, wolno 10, później dynamicznie. Uwaga, hop, spokojnie, dwa, wydech, jeszcze cztery i szybciej, hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, głowa podąża za, jeszcze dwa, raz, dwa, okej. Okay. Kolejne ćwiczenie, kij przed sobą, wypychamy do przodu, prostymi rękoma nad głową, ściągamy do łopatek i powrót tą samą drogą, do góry, do przodu, wysoko łokcie. Uwaga, zaczynamy, hop, 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 dwa, trzy, jeszcze trochę, cztery, 5, 6, 7, jeszcze 3, 8, 9 i 10. Ok, teraz pochylamy tułów, stop, równolegle, kolana równolegle, nie koślawimy, nie robimy szpotawych kolan, lekko ugięte, pośladki mocno napięte, miednica do tyłu, napięty brzuch, pochylamy tułów i kij za sobą, wzrok skierowany w podłogę i wykonujemy w górę, w skos, ręce do przodu i ściągamy do łopatek. 20 razy, uwaga, hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze, 7, 8, 9, jeszcze 10, raz, 2,
Mocno. 4. Ściągamy do łopatek. 7. 8. 9. I 10. Super. Rozluźniamy głowę, rozluźniamy całe ciało. Odkładamy nasz przybór i przechodzimy do klęku podpartego. Ok, przechodzimy do klęku podpartego. Pamiętajcie, aby ustawienie miednicy nie było ani za bardzo do przodu, czyli żebyśmy się za bardzo nie gapili, ani nie lordozowali. W takiej neutralnej pozycji będziemy wykonywać atomówki, przeciwna ręka do nogi. Pamiętajcie, aby kciuk szedł do góry, aby pracować na mięśnie grzbietu. Zaczynamy od prawej ręki. Uwaga, 16 razy. O, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i jeszcze 6. Raz, 2, 3, 4, 5, ostatnie i 6. Zostajemy i wykonujemy teraz to samo. Skos i do góry. Uwaga. Hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobrze, siedem, jeszcze dwa, osiem, ok, rozluźniamy. Przechodzimy do leżenia przodem. Jeżeli przeszłyście już do leżenia przodem, chwyćcie za mały przybór, który będzie Wam służył jako zadanie w kolejnym ćwiczeniu. Przechodzimy do leżenia przodem, oczywiście w skrzydełkach. Będziemy przekładać przybór górą i dołem nad pośladkami. Wzrok, podłogę. Uwaga, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze jeden i zmienimy kierunek chwytania, 8 i w drugą, raz, dwa, wzrok w podłogę, jeszcze 4, raz, nie zaczepiaj, dwa, jeszcze dwa, 3 i ostatnie, ok, kładziemy skrzydełka na podłodze i 20 dynamicznych grzbiecików, wzrok w podłogę. Uwaga, let's go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jeszcze 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Odpocznij, połóż czoło na dłoniach, oddychaj. Ok, 2 sekundy jeszcze. W porządku. Stajemy przez ukłon japoński. Jak najniżej przechodzimy do ukłonu japońskiego i rozciągamy. 4, 3, 2, 1. Jeszcze raz do syrenki, jak najniżej. I podnosimy ramiona. I ostatni raz przechodzimy do ukłonu japońskiego. 3, 2, ok. Podnosimy się. Trening już za Wami, ale przede wszystkim za nami. Dzięki, że byłyście z nami i mamy oczywiście nadzieję, że będziecie również za tydzień. Gorąco Was zachęcam do tego, abyście również troszeczkę rozciągnęły i rozluźniły te partie mięśniowe, na które dzisiaj pracowałyście. Także zapraszamy Was do stretchingu numer 1 i stretchingu numer 2. Tam na dole będą linki. Dziewczyny, kciuki w górę i do zobaczenia za tydzień. Hej! Pa!